Siemaneczko, cześć, czołem, tutaj Pimento, witajcie na kanale Pali Dwa Jazy. W tym odcinku test broni, tym razem zgniatacz. Jest to karabin półautomatyczny, który jest uważany za biedniejszą wersję Hydry. A biedniejszą dlatego, bo zadaje troszkę niższy damage, ale jest dostępny zawsze. A teraz przejdźmy do statystyk. Przypominam, omawiam statystyki bazowe wyciągnięte z plików gry, które są potem przemnażane przez perki, przez poziom mocy schematu i inne takie głupoty. Także jedziemy. Jak zwykle w przypadku karabinów szturmowych, porównaniem będzie Scar. Oto zaczynamy od damage'u. On ma 75, Scar ma 23. Kolosalna różnica, naprawdę damage jest bardzo porządny. Szansa na kryta 15%, Scar ma 10%. Także ta broń może mieć potencjał do buildy pod kryta, jak również obrażenia krytyczne są zwiększone. 75%, Scar ma tylko 50%. Kolejny powód, by robić go pod kryta. Szybkostrzelność 3,5, Scar ma 12%. No cóż, jest to karabin półautomatyczny, więc oczywiste, że będzie mieć niższą szybkostrzelność. Pojemność magazynka 10, Scar ma 30. To jest bardzo, bardzo niewiele, niestety. Dystans, na jaki jest skuteczny, to 3840, Scar ma 4096. No, troszkę bliższa broń stosowana na troszkę bliższym dystansie. Mimo wszystko jest on w porządku, niemniej to może trochę boleć, bo gradacja damage'a przez odległość będzie zwiększona. Czas przeładowania 2.7, Scar ma 2.3. Przedział od 2 do 3 sekund jest uniwersalny dla szturmówek, więc tu nie trzeba wiele mówić. Uderzenie 225, Scar ma 59. Mega uderzenie znowu. Wysoki damage i duże uderzenie przypłaciliśmy niską szybkostrzelnością i niską pojemnością magazynka. Ale sprawdźmy, jak ta broń sprawdzi się w praktyce. Test praktyczny, zacznijmy od paru słów o teście. Ta misja ma 94 poziom mocy, ja mam 100 poziom mocy, broń ma 106 poziom mocy, zbudowana jest w mroczny kryształ. Wszystkie jej perki są legendarne. I jeszcze jeden szybki strzał na to, by je sprawdzić. To są obrażenia, ból i magazynek, także miejcie na uwadze, że te wartości będą zwiększone. A teraz sprawdźmy jej rozrzut. Rozrzut jak na karabin szturmowy wydaje się powyżej przeciętnej, z lekka powyżej przeciętnej, a teraz odrzut. Odrzut jest malutki. Natomiast szybkostrzelność. Taka jest maksymalna szybkostrzelność. A teraz czas na test praktyczny. Bojowy. Zaatakuje ten obóz. No dobrze, to parę myśli o tej broni. Jako karabin szturmowy jest specyficzna, ponieważ jest wolnostrzelna, ale zadaje duży damage. Trochę jak Hydra. Jednak w przypadku Hydry ten damage jest naprawdę ogromny. Tutaj też jest duży, ale nie jest aż tak przyjemna w użytkowaniu jak tamta broń. Tam statystyki trochę inaczej się rozkładają. Natomiast czy ja bym zdecydował się ją maksować? Nie lubię za bardzo karabinów półautomatycznych. W Fortnite zdecydowanie jestem leniwy, wolę po prostu nacisnąć przycisk myszy i strzelać z automatu, także
Także ja myślę, że byłbym sceptyczny wobec niej. Mam ten karabin na 106 poziomie mocy, niemniej perków raczej nie będę w nim zwiększał, bo po prostu nie leży mi za bardzo ten typ broni. Jak również magazynek jest strasznie przeszkadzający w płynnej rozgrywce. No bez żartów. Co chwila musiałem przeładowywać i uciekać z opresji, ponieważ po prostu moby mnie zalewały. Także to tyle o tej broni. Oczywiście, będzie giveaway, jednak jako iż ten film jest w czasie mojego wyjazdu na innych zasadach. Przez godzinę pod filmem będzie aktywny link do konkursu, w którym 5 osób zwycięży, natomiast bronie będą do odbioru dopiero za jakiś tydzień. Chciałabym. Wszystkie informacje odnośnie tego pojawią się na fanpage i tam też pojawi się lista zwycięzców. Oczywiście do każdego napiszę na maila, więc posiadanie Facebooka jest niekonieczne, a na maila, do którego jest przypięty do YouTube'a oczywiście, z konta, którego weźmiecie udział. Także, z mojej strony to tyle. Jeśli podobał wam się ten materiał i chcecie więcej testów broni, pamiętajcie, łapce w górę. Natomiast, by być na bieżąco ze światem Fortnite'a, zachęcam do subskrypcji. Wbijcie mi sobie sława. Jeszcze raz wielkie dzięki ode mnie i na razie do zobaczenia. Cześć!